8 września odeszła królowa Elżbieta II. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że od dnia śmierci królowej na bieżąco relacjonuję tam wydarzenia z brytyjskiego dworu. Nie chcę tu tego powielać. Chcę jednak w pewien sposób oddać hołd królowej, więc postanowiłam, że opowiem Wam o 10 lekcjach dobrych manier, które przekazywała nam panująca ponad 70 lat monarchini. Zapraszam na odcinek. Zanim przejdę do tematu odcinka, mam do Was gorącą prośbę. Zostałam nominowana w plebiscycie Doskonałość sieci magazynu Twój styl. Jeśli to, co robię, jest dla Was przydatne, jeśli moje treści są dla Was interesujące, to będę bardzo wdzięczna, jeśli zdecydujecie się oddać na mnie swój głos. Link do strony, na której odbywa się głosowanie, zostawię w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że nie wystarczy kliknąć głosuj przy moim nazwisku. Jestem nominowana w kategorii styl. Musicie oddać głos we wszystkich 5 kategoriach i zjeżdżając na dół kliknąć zatwierdź. Wtedy pojawi się komunikat, czy udało Wam się oddać poprawnie głos. Za każdy głos bardzo serdecznie dziękuję. Wracam już do tematu odcinka. Pamiętacie to zdjęcie? Ono obiegło cały świat i całkiem sporo dyskutowało się wtedy właśnie o okularach przeciwsłonecznych noszonych wewnątrz budynku. Królowa Elżbieta towarzyszyła Annie Wintour podczas pokazu mody. Patrząc na obie panie, widać, jak wielką różnicę robią właśnie okulary przeciwsłoneczne na nosie. Znam oczywiście wyjaśnienie, że Anna Wintour musi nosić okulary przeciwsłoneczne podczas pokazów mody, bo w ten sposób jej emocje nie są tak łatwo odczytywane, ale ten jeden raz, gdy towarzyszyła jej królowa, mogła zmienić swój zwyczaj. Warto, byście Wy o tym pamiętały i gdy wchodzicie do budynku, zdejmujcie okulary przeciwsłoneczne. Dwie kolejne lekcje, które przekazywała nam królowa Elżbieta II, dotyczą torebki. Często pytacie mnie o to, gdzie odkładać torebkę. O ile bez problemu udaje mi się przekazywać informacje o tym, że małą torebkę należy położyć albo na kolanach, albo pomiędzy plecami a oparciem krzesła, to już całkiem spore kontrowersje budzi informacja, że dużą torebkę kładziemy na podłodze. Królowa Elżbieta uczyła nas tego przez wiele lat. Nie obawiajcie się, torebka się ani nie zniszczy, ani nie pobrudzi, jeśli tylko położycie ją delikatnie na podłodze. Będzie tam bezpieczna, nie będzie zajmowała miejsca tam, gdzie nie powinno jej być. Nie wierzcie też w to, że torebka położona na podłodze pozbawi Was pieniędzy. To nie podłoga, za ten brak odpowiada. Królowa Elżbieta II pokazywała też, jak elegancko nosić torebkę. Wiele kobiet, podobnie jak ona, lubi nosić torebkę zawieszoną na przedramieniu. Problem polega na tym, że wiele kobiet, gdy zawiesi torebkę na przedramieniu, to odsuwa bardzo mocno dłoń od swojego ciała. Taka postawa nie wygląda zbyt dobrze. Królowa Elżbieta pokazywała, że gdy torebka wisi na przedramieniu, to nasza dłoń powinna być jak najbliżej ciała. Wtedy ta postawa wygląda elegancko. Królowa Elżbieta miała ogromne poczucie humoru, co dzisiaj wszyscy podkreślają. Pamiętacie sytuację, w której królowa Elżbieta postanowiła pokroić tort używając szabli? To nie była jedyna taka sytuacja. Naprawdę wiele trudnych chwil potrafiła obrócić w żart, jednocześnie zjednując sobie otoczenie. Jeśli chcecie budować wizerunek eleganckiej kobiety, ale też kobiety, która jest lubiana, to nie zapominajcie o tym, że należy umieć śmiać się z siebie i obracać wiele sytuacji w żart. W żart można też obrócić faux pas, choć jeszcze lepiej jest ich nie zauważać, co bardzo często robiła królowa Elżbieta. Wiele osób, nawet stresując się jej obecnością, bo przecież były to wyjątkowe chwile, gubiło się trochę w protokole. Niektórym zdarzało się zgubić królową po drodze, innym objąć ją, co jest raczej niewłaściwe, ale królowa zawsze przechodziła nad tym do porządku dziennego. Być może pamiętacie takie nagranie, teraz często jest powtarzane i wyświetlane w wielu miejscach, z misiem Paddingtonem. Gdy misiowi zdarzyły się pewne błędy, niedociągnięcia przy stole, królowa powiedziała, że nic się nie stało. A skoro jesteśmy już przy stole, to na moment się tutaj zatrzymajmy. We wspomnianym nagraniu z misiem Paddingtonem widzimy, że królowa, gdy siedzi przy stole, trzyma ręce na swoich udach.
jest to właściwa postawa. Zdarza mi się słyszeć i czytać, że siedząc przy stole należy zawsze trzymać ręce nad garstki na stole. To nieprawda. Oczywiście jest to dobra praktyka, ale równie dobrą praktyką jest ta prezentowana na wspomnianym nagraniu przez królową. Można siedzieć albo trzymając nadgarstki na stole, albo właśnie dłonie na swoich udach. Przy stole królowej zdarzało się też siedzieć z kapeluszem na głowie. I to też jest właściwe zachowanie, a naprawdę często mnie o to pytacie, czy w ten sposób można siedzieć. Można, pod warunkiem, że kapelusz nie jest na tyle duży, że utrudnia innym bycie z nami przy tym stole, czy kogoś można potrącić. Po prostu ten kapelusz nie może być zbyt duży i zbyt mocno ozdobiony. Jednak jeśli taki nie jest, to w takiej ozdobie na głowie można tam być. Bardzo często wspominam o tym, że elegancka kobieta nie zakłada nogi na nogę i królowa Elżbieta o tym pamiętała. Jest naprawdę niewiele zdjęć, na których trzyma ona nogę na nogę. Kolana razem, kostki razem, ewentualnie nogi w kostkach mogą być skrzyżowane. Na moim kanale jest film o tym, jak elegancko siedzieć. Zostawiam Wam tutaj w rogu do niego odnośnik. Z pewnością nie jest to siedzenie z nogą założoną na nogę. Biżuterią, którą bardzo często wybierała królowa Elżbieta, były perły. Z jakiegoś powodu panuje przekonanie, że perły można nosić tylko wieczorami. A to nieprawda i królowa Elżbieta to udowadniała. Nosiła perły bardzo często i bardzo często w dzień. Zachęcam Was do tego, to jest naprawdę piękny element biżuterii, może być bardzo charakterystyczny. O każdej porze dnia i nocy się sprawdzi. Ostatnią, 10. lekcją, o której ja Wam chcę powiedzieć i którą królowa przekazywała przez całe swoje życie, jest ta mówiąca o tym, że elegancja ma wiele twarzy, a kolorów nie należy się bać. Z jakiegoś powodu często wydaje nam się, że elegancja to tylko długie suknie albo garnitury, no i elegancja nie nadaje się dla zwykłego człowieka, który musi chodzić do pracy, sprzątać, bawić się z dziećmi, no toczyć zwykłe życie, które każdego z nas dotyczy. To nieprawda. Elegancja to umiejętność dostosowania swojego stroju i swojego zachowania do okazji. Gdy królowa była na wsi, gdy wybierała się do lasu, gdy wykonywała tego typu obowiązki, tego typu przyjemności, aktywności, w których brała udział, miała właściwy strój. Niejednokrotnie miała kalosze, miała chustkę zawiązaną na głowie, miała jakąś grubą kurtkę, była dostosowana do okazji. Gdy wybierała się na bal, wtedy zakładała właściwe ubrania. Przecież nie bywała w nich na wsi, bawiąc się ze swoimi psami. Królowa nie bała się też kolorów. W ostatnich dniach widziałyśmy wszystkie w internecie, chyba tę pełną paletę barw, którą wybierała królowa i każda z nas może to robić. Co prawda, królowa była królową i mogła się zawsze wyróżniać. Co więcej, miało to pewien sens z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo taki kolorowy obiekt łatwo jest dostrzec w tłumie, tak szybko się nie zgubi. My częściej musimy się dostosowywać, pozwolić innym wyjść na pierwszy plan w niektórych sytuacjach, ale też nie musimy skupiać się wyłącznie na beżach, brązach, bieli, czerni, może jakimś granacie. Nie, wszystkie kolory są eleganckie, tylko muszą być odpowiednio dobrane i dostosowane do okoliczności. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeszcze raz bardzo gorąco proszę Was o głosy w plebiscycie Doskonałość sieci magazynu Twój styl. Zostałam nominowana w kategorii styl. Link do głosowania znajduje się w opisie tego filmu. Ten film powstał dzięki wsparciu moich patronów, którym za wsparcie serdecznie dziękuję. Jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami na brytyjskim dworze w kolejnych dniach, to gorąco zapraszam Was na mój Instagram. Tam na co dzień czekają na Was lekcje etykiety, a teraz więcej czasu poświęcam właśnie brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zachęcam Was też do zapisania się na mój newsletter, by otrzymywać jeszcze więcej informacji z dziedziny etykiety. Jeśli ten film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!